nowy Geely Electric, Geely Icon, bardzo mocno wzorowany na Range Roverze. I też widać, że to jest Range Rover. Gdyby nie to śmieszne logo, to bym myślał, że to jest Range Rover. A na progach tutaj, progi zapożyczone są chyba od nowego Renault. Renault też ma takie dwa różne dziwne progi. A Ponki Continentala w środku tradycyjnie. Pokręciołek i co mamy w środku? Po prostu deskę rozdzierczą i tablet, ale wygląda dosyć estetycznie. Samochód dziewczyny, bo na wystawce ma pieski. Z drugiej strony ma numer telefonu. No zobaczmy, jak wygląda z przodu. No, dosyć atrakcyjne autko, takie przyszłościowe. Dziwne, że na niebieskich blachach, ale już chyba wiem dlaczego. Po prostu przełożyła blachy ze starego samochodu benzynowego. Logo dosyć atrakcyjne, muszę przyznać, zmienili wreszcie to logo Geely, bo było brzydkie jak fix, kilkukolorowe, tak naśladowali Cadillaca, a teraz muszę przyznać, że jest bardzo ładne auto. Malutki taki miejski, do ładowania. O dziwo, dwudrzwiowy, nie, czterodrzwiowy, tylko te drzwi z tyłu mają klamkę w środku, wbudowaną w blachę. Bardzo ładne auto. Bardzo ładne. Denisia. Poganiał mnie tutaj jakiś podwórkowy, bo chce zamykać bramę. Bardzo atrakcyjne auto. Myślę, że jakby miał takim śmigać po mieście, to bym z przyjemnością śmigał po mieście, bo jest zgrabny, mały i krótki. Że na szybciutko ciekawe auto do polecenia. Wezmę luknę na internecie, więcej informacji technicznych. Tyle na dzisiaj, dziękuję.